Hej, siemano ludzie, Sebek z tej strony, witam was serdecznie w kolejnym odcinku i dzisiaj nowa seria, a będzie seria się nazywała Klubowe Pojedynki. No i słuchajcie, w dzisiejszym odcinku będą się pojedynkować dwie drużyny z Ligi Hiszpańskiej kontra dwie drużyny z Ligi Angielskiej. Możecie pisać w komentarzu propozycje do kolejnych takich pojedynków, jak najczęściej lajkowane bądź najczęściej powtarzające się znajdą się na kolejnym odcinku. W tym odcinku dwie drużyny z Ligi Hiszpańskiej będą pojedynkować się z dwiema drużynami z Ligi Angielskiej, czyli tutaj Real Madrid, Barcelona, a tutaj Chelsea, Manchester City. Piszcie w komentarzu, czy to mają być pojedynki w parach, czy to mają być pojedynki osobno, czyli każda drużyna między sobą. No jestem ciekawy, co tam fajnego wymyślicie. Będę się tu pojedynkował oczywiście FIFA 365 2020. Liczą się wszystkie karty, wszystkie, nawet jeżeli wpadnie logo danej drużyny, no to również jest punkt. Za każdą kartę będzie tylko jeden punkt, czyli no wiecie, jak tam będzie jakieś trio bądź duo, to jest jeden punkt. No i słuchajcie, Real ma dwie saszetki, Barcelona dwie saszetki, Chelsea i Manchester City również dwie saszetki. Oczywiście w saszetkach tych tutaj po lewej stronie, mojej lewej, muszą wpaść drużyny oczywiście Realu Madryt bądź Barcelony, a tutaj Chelsea i Manchester City. Jeżeli tu wpadnie Real bądź Barcelona, punktu nie ma, a jeżeli wpadnie tutaj Chelsea lub Manchester City, punktu również nie ma. Dobra, słuchajcie, lecimy, zobaczymy. Może być fajna zabawa. Zacznijmy sobie tutaj. Pierwsza saszetka Realu Madryt. No i zobaczymy, czy trafi Real Madryt swoją drużynę bądź Barcelonę. Jestem ciekawy, jak to będzie. I lecimy. Mamy tutaj na początek Juventus, Atletico Madryt. Znowu Juventus. Tam będzie karta specjalna za chwilę. O, mamy Manchester City, ale Manchester City jest po tej stronie. W sensie tutaj wpadł. Wow! Cristiano Ronaldo, Juventus. No Ronaldo jeszcze nie miałem na bazówce. Ale patrzcie, ile tutaj Juventusów wpadło. Raz. Czekajcie, ile. Dwa. Tu już widzę trzecią. Trzy karty Juventusu. No nieźle. Dobra, i zobaczmy teraz, co będzie na karcie specjalnej. Jest to zawodnik z Interu. Jest to Fans Impact Sinning. Tak w ogóle to sorki za te szumy, ale robię pranie i no właśnie, i zmywarka chodzi. Także sorki, ale wiecie, no muszę robić porządki też w domu. To za chwilę przestanie. Cicho! Poczekamy chwilę, aż przestanie. No sorki, o. No, już dalej możemy pracować. Ok, teraz spróbujemy trafić tutaj Chelsea bądź Manchester City. Zaczynamy pierwszą saszetkę od Chelsea. Real Madrid na razie nic nie trafił. O, proszę bardzo. Pierwsza karta jest to Chelsea. Chelsea trafia Chelsea. No i mamy jeden punkt, słuchajcie. Jest jeden punkt. Dalej mamy tutaj Schalke. Manchester City jest po tej stronie, więc mamy drugi punkt. Jest drugi punkt. Zobaczymy, ile każda drużyna trafi kart. Dalej, co tu mamy? No tutaj nie ma nic. Tu mamy Schalke. Tu mamy Manchester United. A na karcie specjalnej jest to zawodnik. No nie ma punktu. A jest to fans favorite. No dobra, słuchajcie. Teraz czas na Barcelonę. Zobaczymy, czy Barcelona coś tutaj trafi. Weźmiemy sobie tą saszetkę tutaj, no z Messi i zobaczymy. No więc na razie, słuchajcie, tutaj Liga Angielska prowadzi. Mamy znowu Manchester City, ale nie po tej stronie. Znowu Chelsea, zobaczcie. Giroud. O, zapomniałem przemieszać, ale dobra, nieważne. Karta specjalna Fans, Wonder Kit. Tutaj mamy Napoli, Hysaj. I uwaga, na samym końcu mamy Ajax tutaj jeszcze. No i zobaczcie, znowu nic. Znowu Liga Hiszpańska bez punktu. Zobaczymy, co teraz Manchester City tutaj trafi. Może ja to przesunę trochę, bo się nie mieszczę. Dobra, zobaczmy, co Manchester City tutaj trafi. No, coś kiepsko z tą Ligą Hiszpańską. I patrzcie, tu wpada Isco, no ale po tej stronie.
Dobra, tam będzie karta specjalna. Tutaj nie ma nic. Tutaj też nie ma nic, bo to Atletico. Wow, no ty, nie wierzę. Nie, myślałem, że znowu trzy specjalne, tak jak to było w poprzednim odcinku. I patrzcie, Sergio Ramos, Real Madrid. Czemu ta saszetka nie była po tamtej stronie? No i tutaj mamy jeszcze O'Hare z USA na karcie Gold. Dalej mamy 2 do 0 i lećmy teraz z kolejną, z drugą już saszetką Realu Madryt. Oczywiście jeszcze szanse są, żeby wygrać, ale no tutaj już Liga Angielska prowadzi 2 do 0. Tu mamy Ajax, Neymar, PSG, tu mamy Schalke, Real Madryt, jest Barcelona, jest Real Madryt, Benzema, który strzelił jedyną bramkę w meczu z Sevillą. No i dobra, lećmy dalej. Tutaj jest Schalke, tutaj mamy Atletico Madryt i tu mamy Barcelona, Ter Stegen. Mamy 2 punkty, w sensie Liga Hiszpańska ma 2 punkty. No i zobaczmy, co teraz Chelsea. To jest saszetka Chelsea. Zobaczymy. Chelsea trafiła aż 2 karty. No Real tutaj też. I zobaczmy, jak tam Chelsea. Mamy tutaj Napoli. Dalej mamy... Oj, czekajcie, bo zapomniałem dać sobie specjalną tutaj na boczek. Tu mamy Bayern Monachium, Inter, Perisic. I uwaga, ostatnia bazóweczka. Jest znowu Manchester City, słuchajcie. To już jest 3 do 2 i zobaczcie, Chelsea jak na razie trafia 3 karty. I uwaga, tutaj na karcie specjalnej Callejon, fans favorite Napoli. No i mamy 3 do 2. 3 do 2. Ok, lecimy teraz z Barceloną. No, Barcelona może w końcu coś tutaj zdobędzie, jakiś punkt. Zaraz się przekonamy. Patrzcie, kolejna karta. Gdybym to przemienił, to by był niezły wynik. Tu mamy Chelsea, Pedro Chelsea. Dalej mamy Manchester United. Tu będzie specjalna. Tu mamy Juventus, Napoli. No i dobra, już widzę, że nie, bo tutaj mamy Bayern Monachium, Impact Sinning i tutaj mamy zawodniczkę z USA na karcie Gold. No to już wiadomo, że Liga Hiszpańska przegrała z Ligą Angielską, ale jeszcze tutaj trzeba do końca Manchester City teraz. Słuchajcie, zobaczymy, czy coś trafi. I mamy tutaj Liverpool, Alisson. Tutaj mamy Napoli. Tu jeszcze będzie PSG. I uwaga, karty specjalne. Tu mamy Ajax, Wonderkid i na karcie specjalnej, wow, Salah, Game Changer, ale z Liverpoolu, więc punktu nie ma. No i słuchajcie, 3 do 2 wygrywa tutaj Liga Angielska. Chelsea trafiła 3 karty, Manchester City żadnej. Tutaj Real Madrid 2 karty, a Barcelona żadnej. Także piszcie w komentarzu, bo to nawet jest fajne, mi się to nawet spodobało, więc piszcie w komentarzu, jakie chcecie kolejne takie pojedynki klubowe. A ja Was pozdrawiam serdecznie, życzę miłego dnia, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i pa, pa. Cześć!